No to zaczynamy. Jako bazy użyję korektora, właściwie to jest kamuflaż z Catrice. Jest to kamuflaż w kolorze light beige i ten kamuflaż sobie wklepuję na cały obszar powieki ruchomej, jak możecie zauważyć, i robię to palcem. Następnie używam tego cielistego cienia i tym cieniem będę matowiła obszar pod łukiem brwiowym. Będę dość solidnie go matowiła z uwagi na to, że później będziemy używać ciemnych kolorów, ciemnych, intensywnych kolorów, które nie mogą nam się przemieszczać. Absolutnie w ten obszar nie mogą. Teraz przechodzę do tego oto pięknego matowego, szarego cienia i ten właśnie cień będę sobie aplikowała w załamanie powieki. Robię to pędzelkiem z Zoewy i jest to pędzelek o numerze 221, nazwany przez Zoewę Luxe Soft Crease. I nim właśnie delikatnie, jak możecie widzieć, zaznaczam. I w tej chwili biorę już ten cień z paletki The Nudes od Maybelline. Też jest on szary, ale taki troszeczkę bardziej chłodny i nim zaznaczam sobie, bardziej pogłębiam niejako obszar załamania, pod załamaniem dokładnie, i używam w tym celu pędzelka kuleczkowego, takiego bardziej precyzyjnego, i jest to pędzelek z zestawu Sunshade Minerals. Następnie kładę znowu syntetycznym pędzelkiem odrobinę kamuflaża na powiekę ruchomą i robię to po to, żeby późniejszy kolorowy cień miał się do czego przykleić. I właśnie tego cienia chabrowego, kobaltowego, ciężko mi go nazwać, nabieram na pędzelek syntetyczny płaski i wklepuję w obszar właśnie powieki ruchomej, jak możecie widzieć. Musicie mi wybaczyć to, że co chwilę wypadam z kadru, ale totalnie nie potrafiłam ogarnąć. I teraz przechodzę znowu do tego cienia szarego i pogłębiam znowu sobie tutaj załamanie, tak żeby wyraźnie to miejsce, ten obszar się odcinał od powieki ruchomej. No i znowu przechodzę jakby do tego, żeby zintensyfikować ten chabrowy, kobaltowy, ciężko mi jest nazwać ten kolor. I teraz przechodzę do takiego już ciemniejszego szarego. I w tym momencie już biorę pędzelek, którym sobie będę mogła bardziej zaznaczyć zewnętrzny kącik. Oraz biorę ten jasny, perłowy cień i zaznaczam wewnętrzny kącik i od razu przechodzę do malowania kreski. Musicie mi wybaczyć, że w tym momencie Wam nie pokazałam, jak dalej ją maluję, ale właśnie to był moment, kiedy wypadłam z kadru. Teraz linię wodną zaznaczam również w taki sposób, żeby nie widzieliście. Robię to zwykłym eyelinerem żelowym Maybelline Lasting Drama. Następnie tym samym chabrowym zaznaczyłam dolną linię rzęs oraz wewnętrzny kącik. I w tej chwili już na wytuszowane rzęsy przyklejam rzęsy z Ardell. Jest to model Wispies Black, czyli jak wiecie, moje ulubione rzęsy. Mocuję je. Dbam o to, aby były bardzo dobrze przyczepione w skrajnych swoich zewnętrznych częściach. I następnie łączę, dociskając pensetą, tak aby się połączyły z naturalnymi rzęsami. No i teraz podkład. Oczywiście tradycyjnie podkład L'Oreal Infallible i jest to kolor 140. I wklepuję go gąbeczką Beauty Blender. Jak możecie zauważyć, nie pokazywałam Wam tego momentu, kiedy robię brwi, ponieważ brwi zrobiłam przed filmikiem, żeby ten filmik też nie trwał wieki, więc mam nadzieję, że taka forma filmiku również Wam będzie odpowiadała.
No i teraz przechodzę do wykonturowania sobie delikatnie nosa na mokro. I jak widzicie, nakładam sobie na środek nosa kamuflaż. Jest to kamuflaż również z Catrice. I ten ciemniejszy kamuflaż jest to kamuflaż z Kobo. I za chwileczkę rozcieram to wszystko gąbeczką Beauty Blender. Jak widzicie, nos nabiera nowego kształtu. No i teraz całą twarz matowię, a raczej gruntuję bardziej niż matowię, chociaż te czynności są powiązane, pudrem z Paese oraz przechodzę do konturowania. Jest to kontur bronzer z Kobo, kolor Nubian Desert i robię to pędzelkiem od Hakuro H21. Następnie rozświetlacz, oczywiście Boska Mary Luminizer. Delikatnie ją wklepuję płaskim pędzelkiem, a następnie pędzelkiem od Maestro nakładam odrobinę na łuk Kupidyna oraz na środek nosa. I poprawiam sobie miejsce pod oczami, w miejscu korektora, właśnie jeszcze odrobiną pudru transparentnego. No i na koniec usta. Jest to pomadka od Miss Sporty, seria Millionaire Color Lucky Me. I to wszystko.